Wiśniewie. W Wiśniewie na 6 trafi do przytuliska w Zbuczynie. Każda ocieplona i z otwieranym dachem, mówi inspektor do spraw terapii zajęciowej Grzegorz Demianiuk. Na początku dostają, powiedzmy, projekt, omawiamy projekt, jak po kolei mamy robić daną budę. Ucinają deski, ucinają krokwie, ucinają kantówki i skręcają. Oczywiście pod nadzorem, żeby to wszystko było trwałe i wytrzymałe. Może pan powiedzieć, jak ta buda będzie wyglądała? No będzie na pewno solidna, jednym słowem. Będzie ciepła, piesek będzie miał wygodnie. Nie będzie mu dokoczył ani chłód, ani też gorąc letnią porą, ponieważ będzie styropianem obkładana. A styropian jest bardzo dobrym materiałem izolacyjnym. Wcześniej więźniowie wykonywali domki dla dziko żyjących kotów i budki lęgowe dla ptaków. Z zachodu na wschód przesuwa się strefa opadów na Pomorzu oraz lokalnie w centrum, miejscami burze. W górach deszcz i deszcz ze śniegiem, wysoko w Tatrach śnieg. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni. Nawet śnieg jest. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po 23. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Mateusz Drozdo, zapraszam na wieczorne podsumowanie wydarzeń dnia. Małgorzata Gersdorf ujawnia treść rozmowy z premierem Morawieckim. Czuję się zwolniona z tego, że nie będę komentowała naszych rozmów. Jak się umawiam z kimś, że nie przekazuję informacji dalej, to dotrzymuję tego słowa. Na zjeździe gnieźnieńskim o wolności i inspirującej roli chrześcijaństwa. Wolność w naszej ojczyźnie gwarantuje obecność religii w sferze publicznej. Na konwencji PiS w Gdańsku o ideałach Solidarności. Musimy zwyciężyć w Polsce. Musimy otworzyć drogę do prawdziwej Rzeczypospolitej. Polskie Radio. Także mówiłam, proszę Państwa, świat stanął na głowie. Jak ktoś to nie wierzył, nie wyobrażał, najwyższy Morawieckim, że czas, obie strony nie będą komentować szczegółów kradowego spotkania. Dzisiaj zdecydowała się powiedzieć dziennikarzom o jego przebiegu. Poinformowała, że przedstawiła premierowi swoje stanowisko co do jej warunków minimalnych brzegowych, jeśli chodzi o reformę Sądu Najwyższego. Sędziowie wszyscy zwolnieni z uwagi na 65. rok życia będą powracać na swoje stanowisko. Ja pozostaję nadal pierwszym prezesem Sądu Najwyższego z mocy konstytucji, bez warunków. Podniosłam również, że należy przywrócić konstytucyjny charakter KRS-u i procedowania w KRS-ie. Pytana, dlaczego zdecydowała się ujawnić szczegóły spotkania, wyjaśniła, że skłoniła ją do tego publikacja jednego z portali internetowych. Ukazały się w Onecie dość wnikliwe sprawozdania z tego, co działo się w trakcie rozmów z panem premierem Morawieckim. Wobec tego czuję się zwolniona z tego, że nie będę komentowała naszych rozmów. Poproszony o komentarz premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że on trzyma się wzajemnych ustaleń. Spotkanie było bardzo sympatyczne, dobra kawa, natomiast jak się umawiam z kimś, że nie przekazuję informacji dalej, to dotrzymuję tego słowa. Nie wiem, czy tam ktoś jakoś za bardzo nie próbuje tutaj. No, Żydówka to czekała, wiesz, się przełamiesz. Trzymam się naszych ustaleń. Szef rządu podkreślił, że reforma wymiaru sprawiedliwości ma ogromne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania państwa oraz rozwoju gospodarczego Polski i będzie kontynuowana. Zgodnie z reformą sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia, przeszli w stan spoczynku. Wyjątek stanowią ci spośród nich, którzy złożyli odpowiednie oświadczenie i uzyskali zgodę prezydenta na dalsze orzekanie. Małgorzata Gersdorf, która w chwili wprowadzenia zmian pełniła funkcję pierwszej prezes Sądu Najwyższego, takiego oświadczenia nie złożyła. Skrócenie kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego krytykowała Komisja Europejska, zarzucając polskiemu rządowi naruszenie praworządności. A z trzydniową wizytą w Warszawie przebywała delegacja Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Europarlamentu. Szef delegacji Claude Moraes na zakończenie wizyty podkreślił, że zadaniem komisji jest ocena, czy sądownictwo w Polsce jest w pełni niezależne, a polski rząd powinien wziąć pod uwagę zastrzeżenia. Naszym zdaniem polski rząd ma prawo podążać swoją ścieżką polityczną w reformie sądownictwa, ale musi liczyć się z tym, że jeśli zewnętrzne, bardzo wiarygodne organizacje, właściwie wszystkie, wyrażają
mówią o tym rządowi. Także Komisja Europejska podkreśla, że wszystkie te reformy razem ograniczają niezawisłość wymiaru sprawiedliwości. To może to wpływać na sytuację Polski w Unii Europejskiej i na całym świecie. I w obliczu takiej sytuacji rząd powinien o tym pamiętać. Delegacja spotkała się między innymi z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem, sędzią Małgorzatą Gersdorf, przewodniczącym KRS Leszkiem Mazurem, przedstawicielami Sejmu i Senatu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Modlitwa duchownych z kościołów ewangelickiego, prawosławnego oraz katolickiego rozpoczęła 11. zjazd gnieźnieński, spotkanie chrześcijan z Europy Środkowo-Wschodniej pod hasłem Europa ludzi wolnych, inspirująca moc chrześcijaństwa. Obecny na uroczystości prezydent Andrzej Duda podkreślił, że dorobkiem polskiej wspólnoty obywatelskiej jest między innymi stworzenie trwałych ram dla obecności instytucji religijnych w życiu publicznym. Wolność w naszej ojczyźnie gwarantuje obecność religii w sferze publicznej, a zasadą ustrojową jest zarówno wzajemna autonomia państwa i kościoła, jak i ich współpraca dla dobra wspólnego. Tymczasem w licznych państwach europejskich urzeczywistnienie wolności obywatelskich prowadzi do spychania wiary w sferę czysto prywatną. Prezydent dodał, że należy dbać, by w Europie nikt nie czuł się obywatelem drugiej kategorii. Muszę się wszystkim Państwu przyznać w tym miejscu, że właśnie z tego względu, że Polska i my Polacy zawsze uważaliśmy się i jestem przekonany, że w gruncie rzeczy tacy jesteśmy. Za ludzi tolerancyjnych, za ludzi pełnych zrozumienia. Z tak ogromnym bólem przyjąłem akt barbarzyństwa, do którego doszło tak niedawno w Gdańsku, kiedy ktoś rzucił kamieniem w okno synagogi w czasie modlitwy Jom Kippur. Policja w Gdańsku udostępniła wizerunek poszukiwanego mężczyzny i prowadzi śledztwo w sprawie wybicia okna w synagodze. Zjazd ma ekumeniczny charakter, a każdy z uczestników otrzyma pismo święte w przekładzie ekumenicznym. Ruski pan arcybiskup Wojciech Polak to znak jedności chrześcijan. Ten podarunek jest piękny, to jest Biblia ekumeniczna, wydana przez Towarzystwo Biblijne, natomiast jest też wezwaniem, byśmy wzięli Słowo Boże do ręki, by ono nas prowadziło, bo to jest też ta płaszczyzna, która nas chrześcijan łączy, łączy nas Słowo Boga i w imię tego Słowa powinniśmy żyć. W czasie trzydniowego zjazdu zaplanowano debaty, panele dyskusyjne oraz ponad 20 warsztatów o tematyce społecznej. Wydarzenie zakończy się w niedzielę przekazaniem przesłania 11. zjazdu gnieźnieńskiego oraz uroczystą mszą świętą w katedrze gnieźnieńskiej. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na konwencji w Gdańsku przekonywał, że dzięki mocnym listom wyborczym i pracy kandydatów partia musi zwyciężyć w wyborach samorządowych na Pomorzu. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że samorząd wymaga zmian, a kandydat od Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Gdańska Kacper Błażyński zaznaczył, że Ewangelia to jest wymagająca i chodzi o przekazania, czy poza szczątką tylko służyć Polsce. Solidarność, to słowo było podkreślane wielokrotnie podczas konwencji w Gdańsku. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przekonywał, że Solidarność była odtworzeniem tradycji republikańskiej, a dziś do tej tradycji nawiązuje PiS. Prawo i Sprawiedliwość chce Polski demokratycznej, ale także sprawiedliwej, opartej na solidarności, odnoszącej swoje wartości do patriotyzmu. Premier Mateusz Morawiecki odwołał się do przesłania solidarnościowego, podkreślając, że jest ono mottem działania PiS. Maksymy, którą właśnie wypowiedział tato Kacpra Płażyńskiego, nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych. Wszyscy budujemy wspaniały kraj. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Gdańska Kacper Płażyński podkreślił, że jego program i hasło wyborcze Gdańsk naszych marzeń powstały po rozmowach z mieszkańcami. Wszystko jest możliwe, nawet jeżeli wszyscy chcą nas przekonywać, że nie da się. Ja w nie da się po prostu nie wierzę. Premier zaznaczył, że dla regionu przygotowano program Piątka dla Pomorza, by ten szybciej się rozwijał. Z Gdańska Agnieszka Jasik, Polskie Radio. A w kampanii samorządowej kolejne obietnice składają kandydaci na prezydenta stolicy. Patryk Jaki, kandydat Zjednoczonej Prawicy, zapowiada bonifikaty dla osób fizycznych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
własności nieruchomości. Polityk zaprezentował projekt stosownej uchwały Rady Miasta, który przygotowali warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości. Według tych założeń bonifikata miałaby wynieść 98,99%. Patryk Jaki podkreślił, że jest to projekt, na który od dawna czekali warszawiacy. Wreszcie warszawiacy staną się właścicielami w pełni tego słowa znaczenia swoich mieszkań. Dla nas ta wolność ma bardzo duże znaczenie. I wolność, własność mieszkań, ale przez to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo ekonomiczne warszawiaków, które pozwoli im i im rodzinom czuć się po prostu ekonomicznie, bardzo ważne, bezpiecznie. Warszawie. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wprowadza ustawa przygotowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Zgodnie z jej zapisami osoby fizyczne będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości zbudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa staną się ich właścicielami. Zamiast opłaty za użytkowanie będą przez 10 lat uiszczać opłatę przekształceniową. Dla nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa, udzielona zostanie bonifikata. W przypadku nieruchomości należących do samorządów ewentualne bonifikaty powinny wprowadzać przepisy lokalne. Kandydat Zjednoczonej Prawicy zapowiedział, że uchwałę o bonifikacie dla mieszkańców Warszawy radni PiS będą chcieli przyjąć jeszcze przed jesiennymi wyborami samorządowymi, dlatego liczą na poparcie swojej propozycji także przez Platformę Obywatelską. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski obiecuje z kolei utworzenie w stolicy Centrum Geriatrii. Podczas spotkania z dziennikarzami przed budynkiem Centrum Alzheimera przy Alei Wilanowskiej Rafał Trzaskowski powiedział, że placówka powstanie przy jednym ze szpitali miejskich. Jak mówił, utworzenie Centrum Geriatrii jest wynikiem konsultacji między innymi ze środowiskiem lekarskim. Podjęliśmy decyzję o tym, żeby w Warszawie zbudować Centrum Geriatrii, dlatego że wszyscy wiemy, że tego typu placówki w Warszawie brakuje. Wiemy wszyscy również, że są problemy z lekarzami tej specjalności. W związku z tym chcemy takie specjalne centrum stworzyć przy jednym ze szpitali miejskich, albo przy Szpitalu Praskim, albo przy Szpitalu Wolskim. W tej chwili będziemy prowadzili na ten temat rozmowy po to, żeby Warszawa zajęła się również tymi najbardziej potrzebującymi seniorami i takie centrum chcemy stworzyć. Jacek Wojciechowicz, ubiegający się o fotel prezydenta Warszawy jako młodzieży i wyjaśnia 18 dzielnic w rozpocznie się ona w najbliższy wtorek na Ochocie. Były wiceprezydent stolicy powiedział dziennikarzom, że problemy mają duże. Jak się usłyszy, no bo ta młodzież dzisiaj, no to jest taka właśnie, za moich czasów, za naszych czasów, no to było i na pielgrzymki. Chcemy się spotkać z burmistrzami, z lokalnymi, taka porozmawiać o problemach na Ursynowie, Wesołej, na Ochocie, we wszystkich dzielnicach i chcemy potraktować to poważnie, czyli chcemy po prostu poświęcić na to przynajmniej kilka godzin, a nie tak w ekspresowym tempie. Pierwsza tura wyborów samorządowych do miesiąc 21 października. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Polonijna nauka, edukacja i kultura. To tylko niektóre z tematów drugiego dnia 5. Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z zagranicy. Jego uczestnicy dyskutowali dziś także o wizji współpracy naszego państwa z rodakami mieszkającymi w różnych częściach świata. Anna Schmidt-Rodziewicz, przewodnicząca Poselskiej Komisji Łączności z Polakami za granicą, tłumaczyła, że Polonia jest ważna dla polskiego Sejmu, o czym najlepiej świadczą konkretne działania podjęte w obecnej kadencji. Tylko w 2018 roku członkowie komisji odwiedzili środowiska polonijne na 5 kontynentach. Efektem tych wyjazdów są skuteczne interwencje, w szczególności w obszarze nauczania języka polskiego za granicą, świadczą pomocy konsularnej, funkcjonowania domów i szkół polonijnych, ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą i opieki nad miejscami pamięci narodowej. Na współpracy z Polonią zależy prezydentowi RP. Także polski rząd zabiega o to, aby stosunki z Polonią były jak najlepsze. Największy nacisk jest kładziony na edukację, tłumaczył wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Papierz. Największa część pomocy czy wsparcia finansowego będzie dedykowana właśnie na kwestie edukacyjne i jakby szeroko z tym związany element. Bez utrzymania kontaktu poprzez język będzie nam bardzo trudno funkcjonować w przyszłości. A premier Mateusz Morawiecki, który spotkał się dziś z młodzieżą pochodzenia polskiego,
wyjechali w ostatnich latach. Większość z nich do Wielkiej Brytanii, ale też do Niemiec, do Francji, do Irlandii. Chcemy, żeby jak najwięcej z nich wracało. To jest ta imigracja powrotna Polaków do ojczyzny, do matek, do ojców, do czasami do swoich dzieci. Z powrotem tutaj otwieramy przed nimi drzwi. Mateusz Morawiecki dodał, że rząd chce też powrotu tych Polaków, którzy wiele lat temu zostali poza krajem z powodu zmiany granic. Przygotowano dla nich karty Polaka, których w zeszłym roku wydano 10 tysięcy. Tu pokazujemy, w jaki sposób staramy się przyciągnąć do Polski, przyciągnąć do polskości. Jarosław Marek Rymkiewicz, nasz poeta, pięknie powiedział, że polskość to jest taka unikalna, oryginalna siła ducha. I choć poturbowani po tych setkach lat niekorzystnej dla nas historii, dziejów, dzisiaj Polacy otwierają się i staramy się z powrotem jakby tą polskość zagospodarować. Premier oświadczył, że na wczorajszym szczycie Unii Europejskiej w Salzburgu powtórzył, iż Polska nie przyjmie żadnego uchodźcy, a jedyną polityką migracyjną jest otwarcie drzwi dla Polaków z zagranicy. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Pod hasłem "Chcemy godnie zarabiać" jutro w Warszawie odbędzie się manifestacja nauczycieli ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Protestujący domagają się zwiększenia nakładów na edukację, dymisji minister edukacji Anny Zalewskiej i przede wszystkim natychmiastowych podwyżek o 1000 zł. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz ostrzega, że w przeciwnym razie może zabraknąć pedagogów. Jeżeli dzisiaj firmy budujące poszukują robotników, proponując im ponad 4000 zł wynagrodzenia, to nie możemy pozyskać nauczyciela do zawodu, proponując mu na starcie 2300 zł brutto. W odpowiedzi na zarzuty minister Anna Zalewska przypomina, że resort już rozpoczął stopniowe wprowadzanie podwyżek i w ciągu półtora roku będzie to w sumie 1000 zł, a z czasem, dzięki ocenie zawodowej, jeszcze więcej. Za 3 lata już nauczyciele będą mogli otrzymywać ocenę wyróżniającą i będą oprócz owego średnio 1000 móc otrzymywać na początku 300, 400, 500 zł co miesiąc. Protestujący ruszą sprzed hali Torwar, przejdą na plac Trzech Krzyży, gdzie dołączą do wspólnej manifestacji OPZZ i razem przejdą przed kancelarię premiera. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. W Gdyni Janusz Kondratiuk pokazał najnowszy film "Jak pies z kotem". To opowieść inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, nawiązująca do nagłej choroby starszego z braci Kondratiuków, Andrzeja. Mimo różnic i nieporozumień, Janusz podjął się opieki nad potrzebującym pomocy bratem. Janusz Kondratiuk wyjaśnia, że zrobił ten film, by przypomnieć o sile rodzinnych więzi i zobowiązań. Zrobiłem film o tym, że zginął pewien obyczaj. Kiedyś umieranie było rodzajem liturgii. To się odbywało w domu, w otoczeniu rodziny. W tej chwili zdycha się samotny na korytarzu szpitalnym, więc chciałem przypomnieć, że no co ja chcę, ale rodzina nie powinna opuszczać swojego członka, tylko być z nim do końca. W rolę Janusza Kondratiuka, który decyduje się na opiekę nad starszym bratem, wcielił się Robert Więckiewicz. Januszowi się udało zrobić film uniwersalny, to znaczy jest po prostu opowieścią o ludziach. To, co jest najistotniejsze, to jest nie tylko ta relacja z bratem, ale w ogóle relacje w tej czwórce. W rolę starszego z braci Andrzeja Kondratiuka, który z powodu poważnej choroby jest uzależniony od brata, wcielił się Olgierd Łukaszewicz. Film "Jak pies z kotem" startuje w konkursie głównym gdyńskiego festiwalu i walczy z 15 innymi tytułami o Złote Lwy. Laureatów festiwalu poznamy na jutrzejszej gali rozdania nagród. Z Gdyni Witold Banach, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Zagranica. Brytyjska premier Theresa May przyznaje, że rokowania brexitowe są w impasie. Oskarżył o brak konstruktywnych propozycji i powtarza, że nie wyklucza scenariusza, w którym Wielka Brytania opuszcza wspólnotę bez umowy końcowej. Premier zapewnia jednak, że w takim przypadku prawa imigrantów mają być gwarantowane. Jesteśmy w impasie, mówi Theresa May. Cały czas traktowałam Unię z najwyższym szacunkiem, Zjednoczone Królestwo oczekuje tego samego, od tego zależy powodzenie procesu. Chcemy korzystnego porozumienia, dodaje premier, ale podkreśla. No deal. Is better than a bad deal. Zła umowa jest gorsza niż jej brak. Premier zapewnia jednak imigrantów unijnych, że ich prawa będą gwarantowane. You are our friends, jesteście naszymi przyjaciółmi, sąsiadami i kolegami z pracy. Chcemy, żebyście zostali. We want you.
to stay. Kolejny raz sprzeciw wobec unijnej propozycji, by twardej granicy w Irlandii uniknąć poprzez przesunięcie jej na Morze Irlandzkie. Dlaczego? Wtedy Szkocja, Anglia i Walia oddzielone zostałyby od Irlandii Północnej. Premier apeluje, by teraz Unia wyszła z inicjatywą. Nie odwrócę wyniku referendum, nie rozbiję mojego kraju. Potrzebujemy poważnego zaangażowania w rozwiązanie dwóch kwestii negocjacyjnych. My jesteśmy gotowi. Zjednoczone Królestwo ma wyjść z Unii z końcem marca przyszłego roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na krytykę ze strony Wielkiej Brytanii odpowiedział szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk napisał w oświadczeniu, że propozycja władz w Londynie z lipca została poważnie przeanalizowana przez unijne kraje. Wnioski z tych analiz były znane stronie brytyjskiej w szczegółach od wielu tygodni, napisał Donald Tusk. Chodziło przede wszystkim o propozycję rozwiązania kwestii irlandzkiej, to znaczy o próbę uniknięcia granicy między należącą do Wielkiej Brytanii Irlandią Północną a Republiką Irlandii. Donald Tusk napisał też w oświadczeniu, że stanowisko brytyjskiej premier przed szczytem i na samym szczycie było zaskakująco twarde i bezkompromisowe, a odpowiedzią przywódców 27, dodał Donald Tusk, było ponowne podkreślenie zaufania do głównego negocjatora i powtórzenie stanowiska w sprawie integralności jednolitego rynku i kwestii irlandzkiej, napisał szef Rady, wyrażając jednocześnie nadzieję na znalezienie kompromisowego rozwiązania, które zadowoli obie strony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński poinformował w Mińsku, że Polska będzie mogła wznowić eksport wołowiny na białoruski rynek. To jeden z efektów posiedzenia polsko-białoruskiej grupy roboczej do spraw współpracy w dziedzinie rolnictwa. Wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że zakończył się okres ograniczenia eksportu polskiej wołowiny na rynek białoruski. Jest dzisiaj bardzo ważna informacja dla producentów. Będzie możliwy eksport wołowiny na rynek białoruski. Wiceminister Szymon Giżyński zaznaczył, że zgoda strony białoruskiej na eksport wołowiny już jest. Teraz należy jedynie zaczekać na odpowiednie procedury urzędnicze. Dodał, że w trakcie spotkania w Ministerstwie Rolnictwa Białorusi polska delegacja rozmawiała o poszerzeniu dwustronnej wymiany handlowej. Obie strony wymieniły się zaproszeniami do udziału w najważniejszych targach rolnych. Białorusini już zapowiedzieli, że przyjadą do Polski na kolejne targi wyrobów spożywczych Polagra i centralne targi z okazji stulecia niepodległości, które zostaną zorganizowane w Nadarzynie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Rosyjskie MSZ skrytykowało Stany Zjednoczone za nałożenie nowych sankcji. W czwartek prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie o zaostrzeniu rygorów przestrzegania sankcji nałożonych na Rosję. Na czarnej liście osób i firm objętych restrykcjami znalazły się między innymi 33 podmioty związane ze strukturami siłowymi Rosji, w tym prywatna agencja wojskowa nazywana grupą Wagnera, jeden z szefów sztabu generalnego Rosji, generał Igor Korabow, a także 13 osób oskarżonych w USA o ingerowanie w wybory prezydenckie i 12 funkcjonariuszy wywiadu wojskowego GRU. Komentując działania Stanów Zjednoczonych, wiceszef rosyjskiego MSZ Siergiej Ryabkow oświadczył, że Waszyngton nigdy nie będzie mógł dyktować Rosji warunków za pomocą sankcji. Głupio jest igrać z ogniem, ponieważ to może być niebezpieczne, stwierdził rosyjski wiceminister. Stany Zjednoczone i Unia Europejska nałożyły na Rosję szereg sankcji w związku z aneksją Krymu, wojną w Donbasie oraz ingerowaniem w wewnętrzne sprawy innych państw. Dodatkowo kilkadziesiąt krajów wydaliło część rosyjskich dyplomatów oraz ograniczyło kontakty z Rosją w ramach solidarności z Wielką Brytanią. Londyn oskarżył Moskwę o przeprowadzenie ataku chemicznego w mieście Salisbury. Według brytyjskich służb próbę otrucia byłego podwójnego agenta Sergeja Skripala i jego córki podjęto za wiedzą i zgodą najwyższych władz Rosji, w tym prezydenta Władimira Putina. Tymczasem Rosja poszukuje listami gończymi właściciela firmy Inżynieryjne Systemy. Według rosyjskich mediów Siergiej Swastichin ukrywa się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna jest oskarżany o malwersacje finansowe i zdrady państwa. Jego firma współpracowała z agencją kosmiczną Roskosmos i dysponowała dostępem do tajemnic państwowych. Firma Inżynieryjne Systemy realizowała kontrakty zlecane przez Roskosmos i miała dostęp do tajemnic państwowych. Między innymi wykonywała prace modernizacyjne w obiektach należących do strategicznych wojsk rakietowych, na lotnisku Krajnej, wchodzącym w skład kosmodromu Bajkonur, a także w pomieszczeniach federalnego przedsiębiorstwa Centr Zwiezdnoj, które zarządza nieruchomościami Rosyjskiej Agencji Kosmicznej. W czwartek moskiewski sąd zaocznie aresztował Siergieja Swastichina. Mężczyźnie grozi od 12 do 20 lat łagru. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I tą informacją kończymy magazyn Północ-Południe. Północ.
Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Radio 24, minęła 23.30, czas na informacje dnia. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam. Wichury, ulewy i burze, tak było w zachodniopomorskiem. Dotarło tam zapowiadane załamanie pogody. Jedna osoba jest poszkodowana. To mężczyzna, który jechał motocyklem, kiedy spadło na niego drzewo. Do tego wypadku doszło w powiecie białogardzkim. Mężczyzna jest w szpitalu. W Kołbaskowie drzewo runęło na przystanek autobusowy niedaleko kościoła. Tam nikomu nic się nie stało. Wiatr powalił wiele drzew i pozrywał linie energetyczne. Z dróg i chodników strażacy usuwają powalone drzewa, konary i gałęzie. Na Bałtyku w łódce uratowano czworo dzieci po tym, jak dwa jachty, którymi płynęły, wywróciły się. Na trzeciej łódce pływał z nimi ich trener. Strefa opadów przesuwa się z zachodu na wschód. W nocy na Pomorzu i miejscami w centrum wystąpią burze. Jutro zdecydowanie chłodniej. Pod hasłem chcemy godnie zarabiać, jutro w Warszawie będą manifestowali nauczyciele ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Demonstranci domagają się natychmiastowych podwyżek, zwiększenia nakładów na edukację i dymisji minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Prezes ZNP mówi, że polski nauczyciel stażysta zarabia ponad 1750 zł netto. Dlatego domagamy się podwyżki o 1000 zł już teraz, podkreśla Sławomir Broniarz. To 1000 zł, ja wiem, że może szokować, ale to jest połowa wynagrodzenia nauczyciela stażysty tego, który rozpoczyna swoją pracę zawodową. Mamy dość tego niskiego, wręcz uwłaczającego poziomu wynagradzania i to osób, które mają wyższe studia, które mają czasami 2-3 fakultety, które swoją przyszłość zawodową łączą z zawodem nauczycieli. Szefowa MEN-u Anna Zalewska przypomina, że ministerstwo już rozpoczęło wprowadzanie podwyżek i za rok i 9 miesięcy będą one na poziomie 1000 zł. Dodatkowo dzięki zmianie oceny zawodowej nauczycieli będą oni mogli otrzymać dodatkowe pieniądze. Za 3 lata już nauczyciele będą mogli otrzymywać ocenę wyróżniającą. Zależy nam na jakości, na której zależy również związkom i nauczycielom. I będą oprócz owego średnio 1000 móc otrzymywać na początku 300, 400, 500 zł co miesiąc. Protest rozpocznie się jutro o 11:00. Nauczyciele przejdą sprzed hali Torbar na plac Trzech Krzyży. Tam dołączą do protestujących z OPZZ-u i razem przejdą przed kancelarię premiera. Krakowska prokuratura prowadzi postępowanie sprawdzające w sprawie domniemanych przypadków mobbingu w Stowarzyszeniu Wiosna, które co roku organizuje akcję Szlachetna Paczka. Takiego zachowania wobec byłych podwładnych miał się dopuścić prezes tego stowarzyszenia, ksiądz Jacek Stryczek. Postępowanie to skutek publikacji jednego z portali informacyjnych, który przytoczył historię ponad 20 osób. Jak twierdzą, duchowny znęcał się nad nimi psychicznie. Postępowanie sprawdzające ma wyjaśnić, czy są podstawy do wszczęcia śledztwa w sprawie mobbingu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Janusz Chnatko. W tych publikacjach były materiały, z których wynikało, że może chodzić o przestępstwo ścigane z urzędu. Materiały te są przekazywane obecnie prokuraturze rejonowej Kraków Śródmieście Zachód celem przeprowadzenia postępowania sprawdzającego pod kątem, czy są podstawy do prowadzenia postępowania karnego, czy też nie. To jest etap bardzo początkowy, musimy sobie z tego zdawać sprawę. My musimy sprawdzić, czy są podstawy do tego, żeby w ogóle prowadzić jakieś czynności procesowe. W oświadczeniu na Facebooku ksiądz Jacek Stryczek napisał m.in., że nie zgadza się z zarzutami postawionymi w artykule. Tekst nazwał jednostronnym, emocjonalnym i nieprawdziwym. Ksiądz Jacek Stryczek zrezygnował z funkcji prezesa tego stowarzyszenia. 3 października Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wiosna przyjmie rezygnację księdza Stryczka i powoła nowego prezesa zarządu. Biografia Artura Heisera wybrana najlepszą książką na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Jury wybrało książkę Bartłomieja Dobrocha zatytułowaną Artur Heiser – Droga Słonia. Decyzja była jednogłośna, mówi dyrektor Festiwalu Literatury Górskiej Piotr Trybalski. Książka Dobrocha to po pierwsze tytaniczna praca, po drugie świetna historia człowieka, o którym nie wiedziano, że taka historia za nim się kryje. To był po pierwsze skomplikowany człowiek, po drugie był to bardzo ciekawy człowiek z bardzo świeżym podejściem do wspinania i myślenia. Wydawałoby się, że dobry materiał na świetną książkę, a w połączeniu z dobrym dziennikarzem, który zrobił mnóstwo dobrej pracy, no mamy dzieło świetne.
Artur Heiser był jednym z najlepszych polskich himalaistów, przedsiębiorcą i twórcą programu Polski Himalaizm Zimowy. Zginął 7 lipca 2013 roku podczas wyprawy na Gasherbrum. W konkursie nagrodzonych zostało 6 tytułów w różnych kategoriach. Wyróżnione zostały przewodniki, albumy i fotografie. I jeszcze sport na koniec. Polscy siatkarze przegrali w Warnie z Argentyną. Był to ich pierwszy mecz drugiej rundy grupowej Mistrzostw Świata w Bułgarii i we Włoszech. W piątym secie biało-czerwoni prowadzili już 14-11, ale nie wykorzystali przewagi i przegrali. To pierwsza porażka naszych siatkarzy w tym turnieju. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Serwis z życia Kościoła katolickiego. Zakończył się pierwszy dzień 11 zjazdu gnieźnieńskiego. Ostatnim punktem dzisiejszego programu była ekumeniczna droga wolności pod hasłem Chrystus wyzwolił nas ku wolności. Było to specjalne nabożeństwo przygotowane przez Zjazdową Komisję Ekumeniczną. Wędrówka za krzyżem rozpoczęła się na gnieźnieńskim rynku, zakończyła w katedrze. Rozważania do 10 stacji przygotowały poszczególne kościoły chrześcijańskie w Polsce. Wcześniej zorganizowano m.in. warsztaty i panele dyskusyjne, w których mówiono o różnych aspektach wolności. Jak podkreślił gospodarz wydarzenia, prymas polski arcybiskup Wojciech Polak, wolność to nieoceniony dar, a jej źródło bije w człowieku obdarowanym przez Boga. Prymas podkreślił znaczenie misji, która wypływa z chrześcijaństwa. Do przesłania wynikającego z Ewangelii nawiązywał dziś także prezydent Polski Andrzej Duda, który uczestniczył w oficjalnym rozpoczęciu 11 zjazdu gnieźnieńskiego. Hasło tegorocznego wydarzenia brzmi Europa ludzi wolnych, inspirująca moc chrześcijaństwa. Litwa, Łotwa i Estonia czekają na papieża Franciszka. Jutro rozpocznie się czterodniowa podróż Ojca Świętego. 25. zagraniczna papieska pielgrzymka przypada w stulecie odzyskania niepodległości przez te trzy kraje i ćwierć wieku po wizycie w nich świętego Jana Pawła II. Komentatorzy zwracają uwagę na znaczenie podróży także z geopolitycznego punktu widzenia. Podkreśla się, że papież odwiedzi region, w którym dominują silne proeuropejskie postawy, a jednocześnie panuje obawa przed wielkim sąsiadem Rosją. Mieszkańcy regionu oczekują, że obecność Franciszka będzie ważnym czynnikiem uspokojenia i otuchy, a zarazem wyrazem hołdu dla ich tragicznej historii, represji w latach wojny i czasach ZSRR. Pierwszym etapem podróży Franciszka będzie Wilno, gdzie przybędzie w sobotę przed południem. Hasłem tej wizyty są słowa Jezus Chrystus naszą nadzieją. W Wilnie papież będzie nocował w czasie całego pobytu w Republikach Bałtyckich. W niedzielę, w drugim dniu pobytu na Litwie, papież uda się do Kowna. W tamtejszym parku Santa Cos odprawi mszę dla kilkudziesięciu tysięcy osób, również z Polski, Białorusi i Rosji. W samym miejscu mszę odprawił w 1993 roku święty Jan Paweł II. W poniedziałek Franciszek uda się z kilkugodzinną na Łotwę. We wtorek rano wyruszy do Estonii. Wieczorem Stalina odleci do Rzymu. Serwis przygotował i przedstawił Przemysław Goła. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kęt kulturalny. Maja Kluczyńska, witam Państwa, witam w studiu mojego gościa, pani Izabela Stron, kostiumograf, pracownik kostiumu scenicznego na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Witam Panią raz jeszcze bardzo pięknie. Dobry dzień. Dobry dzień. Proszę Państwa, po kaszubsku, bowiem rozmawiać będziemy o premierze tego tygodnia i filmie, który święci triumfy na Festiwalu Filmów Fabularnych, Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, czyli Filipa Bajona Kamerdyner. Film historyczny jest niewątpliwie gratką dla widzów wrażliwych na piękno kostiumów i Kamerdyner dzieje się na przestrzeni ponad 40 lat, bo to kilka epok, także w modzie. Proszę pani, czy to dla kostiumologa jest wyzwanie, takie ogromne wyzwanie? Jednak 40 lat społeczno-historycznych sytuacji, które oglądamy na ekranie epickiego filmu, to jest przede wszystkim wzrok, to są przede wszystkim obrazy, no, to są wrażenia, które po prostu pamiętamy i coś, na co zwracamy uwagę od razu, to jest kostium i aktor. No tak, obraz, nawet prawda? Te filmy są nazywane
firmami kostiumowymi. Tak, kostiumowy. To jest takie ogromne wyzwanie. Tak, wyzwanie, ale to jest takie właściwie wyzwanie, które z ogromną przyjemnością, prawda? A co panią skusiło? Różne są wyzwania. To znaczy, na początku, jak mi zaproponowano, to właściwie pierwsza moja reakcja to była taka, że odmówiłam, dlatego że był tak krótki. Wydało mi się, że jest za krótki ten okres przygotowawczy, ale pani Olga Bieniek, nasza producentka, jest osobą upartą i wysłała mi jednak scenariusz. No i po przeczytaniu scenariusza to sobie pomyślałam, że no kurczę, muszę to zrobić, że to może być tak ogromną przyjemnością i naprawdę wielką przygodą, przede wszystkim plastyczną, artystyczną. Ale też twórczą zapewne. No oczywiście, że twórczą. Kostium to też jest stworzenie... Tak, czy bardziej, że ta twórczość jakby, te kostiumy tworzyły cię od momentu pierwszego czytania scenariusza, później przez ten okres przygotowawczy, preprodukcyjny, a właściwie jeszcze później na planie, często nocami, żeśmy jeszcze szyli. No, gdyby nie to właściwie, że mam takie, że to przygotowanie, bo zrobienie takiego filmu jakby od początku, samo stworzenie dokumentacji, skonstruowanie tej dokumentacji i wymaga masę czasu. Gdybym to miała tak robić od podstaw, to pewnie potrzebowałabym na to minimum roku, ale ponieważ prowadzę pracownię kostiumu scenicznego w Łodzi na Akademii Sztuk Pięknych, mam swoich studentów, którzy są zakochani akurat w tym okresie czasowym, tym bo to wybuch pierwszej wojny światowej, do właściwie wkroczenia Armii Czerwonej, czyli 1914 do 1945 roku. Tak, myśmy robili, tak, dokładnie, czyli od początku wieku do końca wojny. A co dla pani w tej pracy było taką, w kamerdynerze było takie pomocne? Co było inspiracją w tworzeniu kostiumów? Nie, no myślę, że obrazy z tego okresu głównie. Bo może mniej ta dokumentacja, która jest dostępna w muzeach, bo tych fotografii tak za dużo nie ma. Myśmy dostali od produkcji fotografię taką dotyczącą właściwie bardziej Kaszubów samych. Natomiast dla głównych postaci, no to my żeśmy już robili masę sztuk teatralnych z tego okresu z moimi studentami. Akurat ten rok był taki, że właściwie ten początek XX wieku nam cały czas żeśmy oglądali to, co się wtedy w sztuce działo, w architekturze, no, tak jak mówiłam, w obrazach, także jakby mieliśmy dużą wiedzę na ten temat, zanim przystąpiliśmy do projektowania, także... I nie mogę nie zapytać o to. Proszę powiedzieć, skąd państwo pozyskiwali materiały, z których były szyte kostiumy? Bo to też z epoki, że tak powiem. Piękne skóry. Tak, ale piękne jedwabie. Takich kostiumów, które by były uszyte jakby od samego początku do końca, to było dosyć mało. Myśmy właściwie w dużej mierze opierali się na magazynach kostiumów, z których dopiero żeśmy jakby tworzyli następne. To znaczy, przerabialiśmy detale, często właśnie ku zgrozie produkcji, która już tam liczyła, co to będzie, jak będziemy to oddawać, jak to już pocięte, przerobione zaszewki są zrobione w inny sposób, zgodnie z epoką. Dodatki, przerabialiśmy zapięcia, no w ten sposób żeśmy tu przeciałali. Tak. Proszę pani, podczas zdjęć do filmu są takie dane statystyczne, że w garderobie i przed kamerą przewinęło się ponad 60 aktorów i około ponad nawet 1000 statystów. Jak sobie pomyślę, że tak o każdej porze roku i w wielu sytuacjach, czyli polowania, ślub, żałoba, okopy pierwszej wojny światowej, czyli takie codzienne życie w pałacu i na wsi także, ale i bale sylwestrowe, to proszę powiedzieć, czy państwo mogli sobie do realizacji tych wszystkich kostiumów wybrać jakieś sceny, czy też to było tak, że wiele osób, które zajmowały się tworzeniem kostiumów, państwo to mieli podzielone na epoki, czy też sceny? Nie, to przede wszystkim to jest tak, że
My żeśmy kręcili taką część tego filmu, bo nie robiliśmy wszystkich kostiumów. Ja nie robiłam tych kostiumów wojskowych, właśnie nie kręciliśmy okopów, czy wszystkiego tego, co jest w zimie, tych walk, tego wszystkiego, co tam jest właściwie takie smutne, a co tak naprawdę jest bardzo, bardzo ważne w tym filmie. To powiedzmy brudne w sensie wojny. To nas ominęło. Myśmy mieli pałac Krausów, życie pałacowe, życie jakieś tam w ogrodach, polowania, czy piękne sceny na plaży, także wszędzie tam, gdzie to są takie te kostiumy dworskie, piękne i to żeśmy robili. I tak te straszne bitwy nas ominęły. Tak. A proszę powiedzieć, czy każdy dzień takiej pracy przy realizowaniu projektu, przy tworzeniu kostiumu, to miała Pani zespół również takie poczucie tworzenia czegoś wyjątkowego? Tak, mieliśmy. I to właściwie było to, co nas najbardziej trzymało, że właśnie te chwile, kiedy aktor zakłada kostium, i to zawsze mnie bardzo wzrusza, że w momencie, staje się kiedy człowiekiem z innej epoki. Tak, zaczyna się inaczej się po założeniu kostiumu zaczyna się inaczej poruszać, innym tonem do mnie mówić, że tak jak przed założeniem kostiumu, to nie wiem, chciałabym mieć do tego rękawiczki, zupełnie z innym gestem powiedziane, niż jak chciałabym mieć rękawiczki, gdy już ten kostium jest na aktorze. Zresztą fantastycznie się pracowało z tymi aktorami. Tu jeszcze było o tyle ciekawie też, że każda z tych postaci jest bardzo wyrazista i naprawdę opisanie charakteru postaci kostiumem było tutaj też bardzo ciekawe, bo na przykład te postacie kobiet, to są te trzy najważniejsze kobiety, to są kompletnie różne kobiety o bardzo mocnych charakterach i bardzo różnych. Mamy fantastycznie się robiło kostiumy dla pani Anny Radwan. Myślę, że ona jest w ogóle stworzona do noszenia takich kostiumów. Tak. I na przykład ta scena na plaży, ja bardzo, bardzo mile, jeszcze teraz jak rozmawiałam z moimi asystentami wczoraj, to tak się zastanawialiśmy, co było takie najmilsze zdjęcia, to były właśnie te zdjęcia na plaży, gdzie wszyscy arystokraci ubrani w piękne letnie stroje. I jeszcze to, że można było, bo tam naprawdę, tam było tak, że właśnie w szczegółach tych kapeluszy, czy tych woalek, to tam było takie, starałam się zrobić to jak najbardziej malarsko. I też mamy trzy bardzo różne kobiety. Tam stoi właśnie Angela von Kraus, która jest malarką. Też mi to była grana przez Camille Bar. Też mi ta postać była jakoś bardzo bliska, bo sama sukienka. Tam też dodatkami było bardzo, myślę, że ona była dodatkami tam mocno wzbogacona. Czy te woalki tam upinane na pani Radwan, myślę, że one są też tak jakoś mocno. No to takie miłe wspomnienie. Rozumiem, że kostium bardzo pomaga aktorowi też, prawda? Wczuć się w postać. Tak. To, o czym pani powiedziała, że inaczej już brzmi głos, aktor się inaczej, aktorka inaczej się poruszają, w inny sposób w ogóle mówią. Tak, poza tym też jest tak, że jakoś jak aktor zakłada kostium, to już ma dużo mniej czasu od tej garderoby do dojścia na plan, że on właściwie już często jest tak, że on już jest tą postacią. No i często my nieraz dostajemy po głowie, bo on już jest na przykład złą postacią, więc już tam krzyczy na moich asystentów. Jak jest miłą, kochaną matką, to jest dla nas bardzo miły. To jest jeszcze A proszę nam powiedzieć, kostium, postać, bo to właściwie
tożsame, które dla pani ma takie szczególne znaczenie, że pani pomysł na stworzenie tego kostiumu i zrealizowanie, no po części też takiego własnego projektu poprzez te dodatki, czyli czytaj detale, ukochała pani najbardziej? No to są, trudno mi powiedzieć, bo to są właściwie te trzy postacie kobiece. A jednak kobiece kreacje. Tak, ale na pewno najwięcej czasu na zrobienie kostiumu miałam przy kostiumie Marity, dlatego że Marianka Zydek akurat, no ona mogła przyjechać do Łodzi i robiłyśmy sobie, no właściwie każdy kostium, żeśmy na niej miały szansę jakoś tak od początku do końca zrobić porządnie. Nie było już improwizacji, znaczy w tym sensie, że nie było improwizacji na planie, którą ja też bardzo lubię, bo właśnie na przykład przy kostiumie pani Ani Radwan, to no były takie sytuacje, że to była właśnie taka no, wielka improwizacja, bo to też trzeba, ja nie znałam wcześniej do końca kolorystyki scenografii, a dla mnie to jest zawsze bardzo ważne. Uważam, że kostium istnieje, no musi istnieć w kontekście scenografii, więc często jak zobaczyłam to światło na plaży, to miałam do wyboru no, zawsze parę kolorów, dodatków, ale też te woalki zmieniałam jakby pod to, co zobaczyłam, no, co się dzieje ze światłem, co się dzieje z tłem. A czy zdarzyło się tak, że któryś z aktorów, któraś z aktorek no, niespecjalnie była przekonana co do... Nie, że nie przekonana to nie było, tylko była taka jedna postać, ale nie powiem, która, proszę nie że ciągle coś ginęło w tej jednej postaci. Tylko tej jednej? Tak, i w końcu jeden asystent już się zajmował tylko tym, żeby szukać. Aha, tych wszystkich zaginionych. Tak, ale to też miało, było jakoś tak, w końcu było też śmieszne. Widziała pani film już cały po montażu? No nie. No dzisiaj właśnie tak. Jestem bardzo ciekawa, przyjechałam naprawdę, chociaż no w ogóle nie powinnam przyjechać. Ciekawość jestem, nie tylko zawodowa, rozumiem, ale też bardzo jestem ciekawa, jak to właśnie tej najbardziej tej, znaczy filmu w ogóle, bo ten scenariusz jest wielkim scenariuszem, niesamowicie poruszającym, mówiącym o bardzo, bardzo ważnej sprawie, ale jestem też ciekawa oczywiście tej plastycznej strony. Piękne strony, proszę Państwa. Piękny, epicki film historyczny, także dużo wrażeń takich wzrokowych oprócz faktów i epickich sytuacji na dużym ekranie. Film już na ekranach kin w całej Polsce, także bardzo serdecznie zapraszamy. To na co mamy zwrócić uwagę, kiedy oglądamy taki epicko-historyczny film? Jeśli chodzi o kostiumy. Ja mam właśnie tak, że to było mało czasu. Nie, myślę, że jest. Powinno być dobrze. Ale to ja na przykład, ja mam tak, że jeżeli oglądam film i zwracam uwagę przede wszystkim na kostiumy, to znaczy, że coś z tym filmem jest nie tak. Rozumiem. Bo to nie powinno być tak, że znaczy po prostu to film powinien być, bo to jeżeli robię kostium, to najważniejszą rzeczą zawsze jest scenariusz czy sztuka. Słowo jest najważniejsze, nie? A to jest tylko no, służebna sprawa. Najważniejsze jest to, o czym jest ten film. A jak wyglądają aktorzy i stroje w kinie? Znaczy to powinno pomagać. To nie powinno być tak, że oglądam aktora w kostiumie i mówię sobie, ojej, jaki to jest piękny kostium. Bo to znaczy, że albo coś z tym aktorem, to ja tak uważam, albo coś z tym aktorem nie tak, albo... Znaczy to powinno być jako drugie, no jako trzecie. Tak, tak. Gdzieś tam ten zachwyt nie powinien być. Dlatego najtrudniej jest robić kostiumy współczesne. Każdy z nas ma prawo do interpretacji i to wszystko dla Państwa jest pytaniem. Czy się podobają kostiumy, na co zwracamy uwagę, czy na dykcję, czy na grę aktorów, czy na wątek miłosny, czy na wątek historyczny, społeczno-polityczny. To wszystko jest przestrzeń do interpretacji dla publiczności. Pięknie Pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy. Kamerdyner, jak już mówiłam, na ekranach
Kim w całej Polsce, film reżyserii Filipa Bajona, a moim Państwa gościem kostiumograf. Pięknie Pani dziękuję za to. Dziękuję bardzo. A teraz już Paulina Kozion i weekendowe propozycje. Propozycje równie filmowe. Come on. To były wiadomości w Radiu Maryja.